Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Shine Systems. Od kolegi Mariusza. Nazywa się Prełusz, po prostu, czyli piana aktywna. I teraz tak, od czego zacznę? Od zapachu, który jest dziwny. Wiesz co, tak rybą śmierdzi? Tak, taką rybą, taką niby wędzonka. Bez polotu, ale przy aplikacji go nie czuć. I teraz tak, jak widziałeś, podejście. Zrobiłem 1 do 20. Po prostu. Więcej już nie kombinowałem, bo mam go mało, tego produktu. Będę chciał go jeszcze zrobić 1 do 10, ale już przy 1 do 20. Obłęd. Auto zapuszczane bardzo długo, bo nie miałem czasu na mycie. Tak jak widziałeś, paluchem przejechałem mocno. Ten brud tak wgryziony, że on w ogóle nie schodził. Siedział. Tak jakbym go, ten brud przykrył jakąś powłoką. Masakra. Ja byłem przekonany, że z tego nic nie będzie. Popełniłem oprysk. Kurczę, miazga. Naprawdę jestem miło zaskoczony. Super, rewelacyjny produkt. Później wskoczyłem z pianownicą. No piana obłędna. No to no po prostu mistrz. I z drugiej strony też fenomenalnie jak na 1 do 20 zebrało. Naprawdę. I potrafi posiedzieć. A grzało i wiało, więc tutaj wysychanie to jest takie, znaczy najgorsza z możliwej pogody, czyli wiatr i słońce. I siedziało, siedzi ta piana naprawdę długo. Kolejny produkt, Shine Systems, kurczę, ciężko mi się wysłowić, Shine Systems, który jest rewelacyjny, oprócz zapachu. Naprawdę, zapach, dobrze, że go nie czuć, kurczę, na zewnątrz, może dlatego, że wiatr wiał, to no taka ryba, kurczę, gdzieś, nie, nic specjalnego. Ale tak czy tak, dzięki Mariusz, rewelacyjna piana, super, zbiera naprawdę fantastycznie, z PA siedzi bardzo długo, tak naprawdę nie widzę minusów, oprócz zapachu ja nie widzę minusów, wydajność na wysokim levelu, myślę, że z oprysku 1 do 40 śmiało można ładować i zrobi robotę, na zimę perfekcyjnie, także z mojej strony bomba i prawdopodobnie trzeba będzie zainwestować w inne kosmetyki tej firmy, bo widzę, że jest tutaj poważna sprawa. No dobra. Niestety film krótki, raczej krótki, może i długi, ale no kurczę, no tyle co się pobawiłem, miałem tego naprawdę produktu malutko, więc tyle co zauważyłem i zaobserwowałem, staram się przekazać. I wstępnie tak można powiedzieć, że... Znaczy, to już widać, przy pianach to jest prosta sprawa. Albo robi robotę, albo nie robi. Tutaj robi. I to mega robi. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!